Modernizację pływalni Aquavit wykona firma Adamiec. Do wczoraj możliwe było wniesienie odwołania przez konkurencyjną firmę, to jednak nie nastąpiło. Wśród 112 komitetów wyborczych zgłoszonych na obszarze działania komisarza wyborczego w Lesznie jest Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Zielonki, Koalicja dla Leszna. Przypominamy o trwającym od 12 lutego remoncie ulicy Niepodległości. Na miejscu prowadzone są pierwsze prace drukarskie. W ciągu kilku tygodni rozstrzygną się konkursy na kierownicze stanowiska w dwóch miejskich jednostkach – Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych. Leszczyński Szpital wprowadza kolejne zmiany. Świeżo upieczonej mamie i noworodkowi na oddziale położniczym przez całą dobę może towarzyszyć ktoś bliski. Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na prace remontowe. Ubiegający się o reelekcję burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel otrzymał duże wsparcie w kampanii wyborczej. Ważne deklaracje padły podczas konferencji prasowej inaugurującej jego kampanię.